Dzień dobry. Witam wszystkich w moim warsztacie. Dzisiaj nietypowy film, bo chciałem chwilę pogadać. Takie moje przemyślenia i w komentarzach bardzo bym prosił, żebyście odpisywali, co wy o tym myślicie. Bo są dwa tematy, które mi naszły do głowy. Po pierwsze, inteligentne domy. Jeżeli mamy inteligentny dom i teraz jest prawdziwa sztuczna inteligencja, to czy to znaczy, że za chwilę nasze domy będą naprawdę inteligentne? Nie z algorytmu, tylko naprawdę? Będą nas widziały przez kamery, czuły przez czujniki, widziały, czy śpimy, czy co robimy. Jeżeli tak, to jest to gruba akcja. No bo wtedy sztuczna inteligencja będzie nas tak hodowała, dosłownie dobrego słowa użyłem, jak my hodujemy naszego psa czy kota. Jeżeli mamy normalnego właściciela, który o niego dba, który po prostu adoptował to zwierzę, a nie je kupił, no to wtedy po prostu dbamy, żeby ten pies kot miał dobrze, że miał co pić, miał co jeść, miał jakieś smaczki, pogłaszczemy i w ogóle. No ale ten kot pies głównie jest po to, żeby ozdabiał, nie? No czasem pies może być już obronny, ale to jest rzadkość. Generalnie chociaż żeby ozdabia, żeby był, żeby nie być samemu w domu. Jeżeli więc za chwilę sztuczna inteligencja będzie traktowała tak samo jak my tego psa czy kota, to już będziemy tylko ozdabiać. O tym trzeba zastanowić. Bo napisanie API do ChatGPT i zapięcie do Motisa czy Home Assistenta pod ten system to jest żaden problem. ChatGPT, skoro tworzy w C++, w Arduino IDE, to na moim programie pokazywałem kody na podstawie promptów zapytań, to znaczy, że potrafi samo się pisać. To jeżeli potrafi sam pisać kody, potrafi samo się pisać, to sam się tworzy, sam się buduje dalej. Do tego doszliśmy. Doszliśmy do tego, że ChatGPT, co by nie powiedzieli ci ludzie z OpenAI czy z Microsoftu, potrafi się samo tworzyć. Czy ktoś to kontroluje? Mówią, że tak. Ja w to nie za bardzo wierzę. Z moim doświadczeniem zawodowym nie za bardzo w to wierzę. Wydaje mi się, że to się tak szybko rozwija, że pewnego dnia pójdzie główny inżynier w OpenAI zrobić sikuł do kibla, wróci i jeżeli ChatGPT uzna, że trzeba wybić całą ludzkość, to po co to zrobi? Jak wróci z łazienki, będziesz po wszystkim. Tak może być. Nie mówię, że będzie. Tak może być. Natomiast co do kwestii drugiej, zastanawiam jeszcze jedna kwestia. No bo jeżeli, bo tam jest ten Klaus Schwab, syn Davos, tam i to nie jest teraz spiskowy, że istnieje. Cały świat, nawet nie Europa, świat jeździ tam, on mówi, że mamy jeść świerszcze zamiast mąki. Wszyscy mówią tak, tak, tak i tak robią i tam się wszystkie decyzje podejmuje. A każdy, kto rządzi na świecie, premier, prezydent danego kraju, to najczęściej jest ze szkoły Klausa. Ale ja nie chciałem o tym mówić, o rządach światowych, nie ten w ogóle kanał, nie na ten temat. To jest technologia. Natomiast po co przybliżyłem tą postać? Ponieważ ten człowiek od lat mówi, a wszyscy kiwają oczywiście jak tymi świerszczami zamiast mąki, że tak, tak, że mamy nie mieć pieniędzy, mają być pieniądze cyfrowe, nic nie będzie się miał, będzie szczęśliwy, pieniądze CBBC cyfrowe, prawda, no, dochód podstawowy, gwarantowany, te podobne bajery. Jeszcze tam depopulacja społeczeństwa, bo za dużo ludzi na świecie. To nie są teorie spiskowe, przecież oni to mówią wprost. Wprost to mówią oficjalnie. Unia Europejska realizuje program, który tam między innymi Klaus rzucił na tapetę. I teraz powstaje jedna rzecz. Bo z depopulacją się nie zgadzam absolutnie, to jest głupota. Dwutlenek węgla i ekologia to dla mnie ściema dla pieniędzy. Mówię jak myślę, mówię jak są moje przemyślenia. Moim zdaniem, jak zmniejszymy o te 5% światowego i jak Europa przynajmniej w ogóle będzie zeroemisyjna, to jak naukowcy, poważni naukowcy mówią, będzie to około 5%, 4 do 5% całego światowego dwutlenku węgla. Klimat się obecnie ochładza, a dwutlenek węgla wcale nie spada jakoś demencjalnie w Europie ani na świecie. Czyli to nie jest to. Czyli my nie wiemy, dlaczego ten klimat się ochładza i fajnie byłoby, jeżeli trzeba już go naprawdę ochłodzić,
fajnie byłoby się dowiedzieć, od jakiego czynnika to się dzieje, to byśmy ten czynnik wywołali i byśmy szybko i skutecznie schłodzili planetę. Jeżeli trzeba ją chłodzić, bo to też jest pytanie, czy trzeba. Ja nie jestem od tego specjalistą, też nie będę wypowiadał. Natomiast mówią, że trzeba, trzeba, no to jak trzeba, to trzeba. Natomiast wracam do technologii. Ci ludzie, ci tacy jak Klaus, jak Rockefellerowie, Bill Gates i Musk i tam wszyscy, oni mają właściwie produkują technologię, oni ją tworzą. Dodatkowo są multimiliarderami, którzy mają te pieniądze wszystkie, jak to się mówi. Władze i pieniądze wszystkie, tak zwane rządy światowe, to nie jest teoria spiskowa, no przecież oczywiste to jest. I teraz, jeśli oni wiedzą, co będzie za 10-15 lat do przodu w technologii, to może faktycznie nie mamy wyjścia i musi być gwarantowany dochód podstawowy i musi być pieniądz cyfrowy. No bo popatrzcie, przecież te kasy samoobsługowe w Biedronkach, Rossmanach i innych, to jest przeżytek. Jeżeli tego nie zainstalowano skutecznie wszędzie w Polsce, to już jest przeżytek. Teraz jest żabka nano. Kto nie widział, w YouTube wejdzie, poszuka. Przykładasz kartę kredytową do drzwi, wchodzisz, ładujesz do plecyka, jakbyś kradł. Jak sobie pomyliłeś o jeden sok za dużo, to wyjmujesz tego plecyka, odkładasz na miejsce tam, gdzie sok powinien stać i jest ok, nie policzy go. Wychodzisz przez drzwi, tam jest więcej ludzi niż ty sam. Wychodzisz po prostu przez drzwi, za 15 minut dostajesz SMS-a z rachunkiem i swojej karty kredytowej, którą przyłożysz do drzwi, jest pobierana należna kwota. No czyli co? Czyli wszystkie te Biedronki, wszystkie te Rossmany wydały kasę na te samoobsługowe kasy. Na pewno dużo pieniędzy to kosztowało. I to jest w ogóle niepotrzebne nikomu. Do niczego. To już jest przeżytek. To jest stara technologia. Tak, czyli dochodzimy do czego? Dochodzimy do tego, że kasjer, prawnik, adwokat, sędzia, notariusz, programista, informatyk, i pewnie jeszcze trochę zawodów. Jakiś tam sekretarka, osoba zajmująca się mailem, marketingiem. Te osoby są w ogóle niepotrzebne. Politycy też są już niepotrzebni. Przecież to może robić sztuczna inteligencja. Jeśli ktoś z polityków mnie ogląda, to przestrzegam. Jesteś niepotrzebny. Za 5 lat może stracić robotę. No. To do tego idzie. Za chwilę 70% społeczeństwa europejskiego, czy może światowego, będzie bezrobotna. I te ludzie muszą z czegoś żyć, jakoś muszą funkcjonować, no nie będą mieli pracy. Starsi, młodsi, różni, którzy w handlu. Handel to jest 65-70% światowej gospodarki. Handel usługami, handel produktami, marketingiem czy czymkolwiek innym. To zawsze jest handel. To są wszystko, wszyscy, ja też jestem handlowcem, bo sprzedaję swoje usługi. No więc trzeba się zapytać. Czy jest na to rozwiązany jakiś, jest na to jakieś rozwiązanie? Czy my mamy na to jakiś gotowy sposób, żebyśmy mieli z czego i jak żyć? Oczywiście będą specjaliści od Prompt Engineer i tym podobni tam od ALU, tych języków głębokiego uczenia, ale to jest garstka młodych ludzi, którzy właśnie kończą studia, czy piszą doktoraty w tym kierunku. Naprawdę to w ilości populacji w Europie czy na świecie to jest garsteczka. To będzie zarabiała nawet 100 tysięcy miesięcznie. A tam dyszkę 20 to dolarów to tysięcy oczywiście, to jest standard w tym zawodzie. Ale to jest garsteczka. A większość z nas będzie bezrobotna. I to będzie dramat. Jestem ciekawy, czy jest to jakieś rozwiązanie, czy opracowuje się aktualnie coś, żeby ci ludzie nie zostali z ręką w sedesie. Pewnie tak, pewnie dlatego Klaus opowiada o tym z wszystkimi tymi wielkimi świata w cudzysłowiu, że ten dochód podstawowy, że te pieniądze CBBC i ta permanentna inwigilacja. Może się okazać przez ten pryzmat wiedzy, który właśnie dostaliśmy, że nie będzie innego wyjścia. Jestem ciekawy waszej opinii, jestem ciekawy twojej opinii. Proszę o pisanie w komentarzach uwag, czy ja mam słuszne przemyślenia, czy niesłuszne. Tylko proszę o kulturę, żeby się tam nie wyzywać, wiadomo. Budujemy inteligentną grupę społeczeństwa fanów technologii, to reprezentujmy ją. Pozdrawiam ślicznie, do zobaczenia ponownie.
I dajcie znać, czy taka forma filmów też jest ciekawa, bo nie wiem, czy mam trochę ględzić, czy nie, czy tylko stalaczki pokazywać. Do miłego, pozdrawiam. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!